Tomasz Adamek to bez wątpienia jeden z najlepszych polskich pięściarzy w historii. Z racji zbliżającej się walki górala z Mamedem, zacząłem wracać do jego największych ringowych wojen, co z kolei zainspirowało mnie do stworzenia tego materiału. Początkowo chciałem opowiedzieć jego historię, tak jak wszystkie inne na tym kanale. Niestety, duża część walk, szczególnie z początków kariery Tomasza, jest nie do odnalezienia. Z tych, które znalazłem, spora część to starcia z tak zwanymi zawodnikami na przetarcie. Mówiąc brutalniej, ogórkami. Dlatego postanowiłem, że tą historię opowiem nieco inaczej. W tym filmie pokrótce powiem wam o jego początkach z boksem, skupiając się głównie na najważniejszych i najbardziej widowiskowych walkach Adamka. Z czasów jego szczytowej formy, za które pokochali go zarówno polscy, jak i amerykańscy kibice. Zanim przejdę do filmu, szybkie podziękowania dla patronów. Szczególne podziękowania dla Tomasza Nedew, Hubala, Mateusza Króla, Demisoklesa, Karola Narbutowicza i wszystkich z was, którzy decydują się wspomóc moją dalszą pracę. Tomasz Adamek urodził się 1 grudnia 1976 roku w Żywcu. Gdy miał niecałe 2 lata, stracił ojca. Józef Adamek był kierowcą autobusu. 18 listopada 1978 roku w Wilczym Jarze doszło do wypadku. 2 autobusy, a także samochód milicji wpadły do Jeziora Żywieckiego. Zginęło kilkadziesiąt osób, a ojciec przyszłego pięściarza został uznany winnym całej sytuacji. Zdarzenie do dzisiaj owiane jest pewną tajemnicą. Pojawiają się głosy, że prawdziwymi winowajcami całego zdarzenia byli pijani milicjanci. Jednak z powodu panującej wówczas komuny, ludzie bali się powiedzieć prawdę. Najłatwiej było zrzucić winę na zmarłego kierowcę. Sam Tomasz kiedyś poruszył ten temat, mówiąc: tata podobno wiedział, co może się za chwilę stać. Tuż przed wypadkiem krzyknął do pasażerów: ratujcie się, kto może. Jego obarczono winą, jednak wiemy, jakie wtedy były czasy. Wszyscy znali prawdę, ale bali się mówić. Mamie nie było łatwo, ale dała sobie radę. Gdyby była miękką kobietą bez wiary, pewnie by zwątpiła. Ta jednak potrafiła wychować kilka dzieci sama. Tomasz był jedynym mężczyzną w domu. Wychowywał się razem z matką i siostrami. Szybko musiał dorosnąć. Na jego barki spadło dużo obowiązków. Będąc w 4. klasie podstawowej, po raz pierwszy zainteresował się boksem. A mając 12 lat, po raz pierwszy trafił na bokserską salkę, a dokładnie do klubu Góral Żywiec, gdzie rozpoczął treningi pod okiem Stefana Gawrona i Stanisława Orlickiego. W 1992 roku przeszedł do GKS Jastrzębie, gdzie trenował pod okiem Kazimierza Rochalskiego, a następnie Konkordii Knurów. Jako amator stoczył 120 pojedynków, wygrywając 108 razy. Został 2-krotnym mistrzem Polski w wadze średniej i wicemistrzem kategorii półciężkiej. Udało mu się też sięgnąć po brąz na Mistrzostwach Europy. W 2000 roku miał wystartować na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney. Na marginesie były to igrzyska, na których występował Artur Binkowski. Jednak Tomasz postanowił zakończyć karierę amatorską i zacząć zarabiać. Trener kadry bardzo żałował, że Adamek nie zdecydował się wziąć udziału w igrzyskach. Otwarcie mówił, że góral ma ogromny talent i w jego odczuciu spokojnie mógłby zdobyć dla Polski medal, a być może nawet sięgnąć po złoto. Na jednym z turniejów Adamek przykuł uwagę Andrzeja Gmitruka. Trener i promotor był pod dużym wrażeniem umiejętności Tomasza, dlatego zaproponował mu kontrakt ze swoją grupą promotorską Boxing Europe. I to właśnie on namówił go na zawodowstwo. 13 marca 1999 roku zadebiutował walcząc w Manchesterze z Izraelem Kumalo. Starcie wygrał już w pierwszej rundzie przez techniczny knockout. Przez następne 2 lata walczył jeszcze 9 razy, głównie na polskich ringach, 2-krotnie na Wyspach Brytyjskich. Wszystkie te pojedynki kończył przed czasem przez techniczne knockouty. Prostych. Te właśnie zamachowe ciosy są najbardziej niebezpieczne, bo gdy się doszło, to najczęściej zawodnicy są liczeni. Także musi Tomek uważać. Nie robi Tomek z daleka ciosa. A jego rywalem jest Bułgar Milko Stojko. Widzą Bułgar dużo niższy, stara się unikami dojść do półdystansu i zadać gdzieś tam jakiś cios sierpowy. Nie jest jakieś takie popularne zwracanie uwagi, że się atakuje głową, ale to jak... Gorzej. Długą serię porażek w materiałach źródłowych. Ostatnią walkę wygrał, prawda? To się zawsze mówi tak, że ojejku, Mańkut niewygodny boksował, to może osiągnąć wiele sukcesów. Na czele tej grupy stoi promotor Lennoxa Lewisa, trenerem jest trenerem Tomka jest Andrzej Gmitruk, także wydaje się być w dobrych rękach. Był mistrzem Polski w wagi średniej w latach 1995-1996.
w Mińsku, wspominałem już w 1998 roku, wywalczył brązowy medal w kategorii półciężkiej. Przegrał w półfinale ze znakomitym rosyjskim pięściarzem Aleksandrem Lepsiakiem, mistrzem świata, mistrzem Europy, aktualnym mistrzem olimpijskim z Sydney. Jako amator rozegrał 120 walk, przegrał tylko 12. Uważany za jeden z największych talentów polskiego boksu w ostatnich latach. Przed Igrzyskami Olimpijskimi podpisał zawodowy kontrakt, nie walczył więc w eliminacjach przedolimpijskich. Wygrał w Manchesterze z Izraelem Kumalo w pierwszej rundzie przez techniczny knockout, a później już po kolei ze Smokey Ennisonem, z Mirko Stojkowem, z Kevinem Walejem, Melvinem Wynem, Markiem Dawsonem. I teraz mniej więcej tak wygrywał większość swoich pojedynków, jak tak przynajmniej rozpoczynał te zwycięskie pojedynki od ciosów. 2 marca 2001 roku w Warszawie zawalczył o pas. Interkontynentalne Mistrzostwo IBC. Tytuł symboliczny, pozwalający jakkolwiek zaistnieć w rankingach. Jego rywalem był Rudy Lupo, zawodnik z Belgii, z którym Adamek po raz pierwszy przeboksował cały mecz, wygrywając jednogłośną decyzją sędziów. To, co go cechowało od początku kariery, to ogromna wytrzymałość na ciosy, duża szybkość i dobra praca prostymi. Przez następne lata Adamek budował swój rekord, zdobywając kolejne pomniejsze tytuły, jak Mistrzostwo Interkontynentalne IBF czy WBO, wciąż pozostając niepokonanym na europejskich ringach, wygrywając większość walk przez techniczne nokauty i jednogłośne decyzje. Jednak jak to w boksie bywa, jakość jego rywali była naprawdę różna. Sam Tomasz wspomina, że w tamtym momencie czuł, że stanął w miejscu. Czuł, że potrzebuje wylecieć do Stanów, by tam wypłynąć na prawdziwie szerokie wody w boksie. Tveklöst är det världsklass på den boxning som Thomas Adamek visst. Ja, den är bra vänstra. Stånger in i den Gabriel. Ja, härligt. En sekunderna som korar världsmästare. Vilka serier! Har du sett så flott man ser? Tak naprawdę dopiero walka w Stanach Zjednoczonych z Paulem Brixem o tytuł WBC była pierwszym dużym wyzwaniem w karierze Polaka. Był to też pierwszy pojedynek Adamka w USA. Promotorem Górala 3 miesiące wcześniej został Don King, a sam Adamek wyleciał do Stanów, gdzie rozpoczął treningi w Chicago, a dokładnie Windy City Gym, gdzie trenował również Andrzej Gołota. 21 maja 2005 roku Adamek stoczył niesamowitą wojnę w ringu z Paulem Brixem, głównym pretendentem do walki mistrzowskiej o tytuł WBC w kategorii półciężkiej. Na arenie było ponad 20 tysięcy kibiców, z tego znaczna część Polonii. Adamek po raz pierwszy w karierze wychodził do ringu przy akompaniamencie utworu, z którym kojarzony jest do dzisiaj. Funky Polak, pamiętaj. Nigdy wcześniej nie boksował przed tak dużą publiką. Warto wspomnieć, że Góral na niecałe 4 tygodnie przed walką złamał nos na sparingu, co bardzo mocno ograniczyło jego możliwości w kwestii przygotowań, a sama kontuzja odnowiła się już po pierwszych kilku uderzeniach Amerykanina. Prawdopodobnie w drugiej rundzie doszło do ponownego złamania. Tu trzeba oddać Tomkowi, że ma naprawdę waleczne serce i twardą głowę. Mimo coraz mocniejszej opuchlizny i prawie całkowicie przymkniętych oczu, Adamek nie ustępował, zachował zimną krew i nie spanikował. Wiedział, jak ważna jest to walka w jego życiu. Starcie było bardzo wyrównane. Obaj zawodnicy dochodzili zarówno pojedynczymi prostymi, jak i całymi seriami uderzeń. Adamek świetnie wykańczał kombinacje lewymi hakami na korpus Brixa. Making it tough for him. Nice jab. Good cutter. All in that kill zone without throwing. That is a right hand.
right back to Zadamek. So the power of Briggs has really not shifted 3 seconds ago in this round. Zadamek has actually outboxed Paul Briggs in the fourth round. That Adamac is outboxed Briggs in the fourth round and leads it 3-0 here in Chicago. This is the WBC Light Heavyweight Championship of the World. And things are going Adamac's way. Right back on the right hand of his own. And right back comes Briggs. So they seesaw with the right hands. And the bell ends, but I'm... It's been 12 rounds. Bad football. He's been into the 10th round 3 times and no avail. Paul hasn't done any body work on this guy. The reason is he can't get that night that David Cole was having. Because David just couldn't get to him. Paul has had some success up since the second round. It's turned out to be just a nice job by his many counters with shots of his own. Makes the biggest mistake of standing right in front of him. When he stands right in front of him, he's very hittable. Gets his angle, it's the Stipe Davis up in Homebush, in Homebush Bay there in Australia, and he's sitting on the ropes now. Remember, Adamac is only been in the 8th round, very poor game. Is Paul coming on with the uppercut. The blood continues to come down the cheek, right hand on the inside. Minute 15 seconds to go in the 8th round. Briggs showed no sense of urgency, means he's very confident, needs to be sure he wins this round. Right back to Paul, and he's ready to drop him. The bonus skin's ready to go. Briggs is all over him, he finds him on the inside. And then... Do ostatniego gongu zawodnicy szli łeb w łeb. Po 12 rundach dwóch sędziów punktowało Adamka. Jeden dawał remis. Sam Tomasz wspomina to starcie jako najcięższe w swojej karierze. Była właśnie walka pierwsza z Briggsem, gdyż miałem złamany nos w dwóch miejscach. Nie sparowałem 3 tygodnie czy 3,5. Bardzo mnie bolało. Wielkie dla mnie wyzwanie, wchodzić do ringu ze złamanym nosem czy też nie. Chłopak młody, głodny zarabienia pieniędzy, wielka szansa, no bo przecież 6 lat zawodowej kariery, taka szansa i w tym momencie złamane nos. I to właśnie wszedłem do ringu ze złamanym nosem, wygrałem walkę. Do pierwszej obrony tytułu Adamek stanął w walce z Niemcem Tomasem Urlich. Z racji, że pojedynek miał się odbyć u naszego zachodniego sąsiada, sztab Górala obawiał się stronniczości arbitrów. Dlatego warunkiem było to, by WBC wyznaczyło sędziów punktowych. 16 października 2005 roku doszło do walki. Jak się okazało, sędziowie punktowi nie byli w ogóle potrzebni, bo Tomasz Adamek znokautował Niemca w 6 rundzie, powalając go prawym sierpowym. Był to burzliwy okres w relacji Adamek Don King. Polak nawet pozwał promotora, bo ten nie wywiązywał się z wcześniejszych ustaleń, organizując mu o połowę mniej walk niż był zobowiązany. Ostatecznie Tomasz wycofał pozew i przystał na ugodę promotora. W 2006 roku Adamek zaczął trenować pod okiem Buddy'ego McGirta. Z powodów problemów z sercem trenera Gmitruka i operacji, której szkoleniowiec musiał się poddać. 7 października 2006 roku Polak stanął do kolejnej obrony tytułu, a zarazem rewanżu i kolejnej krwawej wojny w ringu, miecząc się ponownie z Paulem Briggsem. Starcie zaczęło się niekorzystnie dla Adamka. Briggs już w pierwszej rundzie powalił go na ziemię. Tomasz musiał gonić punkty. Generalship switching, turning back and forth. Good. This round that he has in the past. He's not getting your x-ray vision that tells you he has a broken leg. Yeah, W piątej rundzie Briggs złapał Adamka na kilka celnych uderzeń, czego skutkiem było ponowne złamanie nosa. Jednak tak jak w przypadku ich pierwszej walki, ranny Adamek to wciąż groźny Adamek. Pięściarz nie zamierzał odpuszczać ani zwalniać tempa. W ostatnich rundach zachował znacznie więcej siły i zaczął dociskać Amerykanina. Ostatecznie zwyciężył tak jak w przypadku pierwszego starcia, głosami 2 do remisu. He trade against the rope and Briggs gets hurt.
by Briggs. Thomas out of it, won the ninth round. Tim Adams takes away and counters Briggs twice and lands two big shots. For the most part, Briggs blocked shots. Carol Letterman gave Dobb on the cut over his right eye. It's been basically stopped ever since it appeared in the second round. Adamek. I tu dochodzimy do pierwszej przegranej w karierze górala. Adamek z rekordem 31-0, niepokonany mistrz świata WBC, stanął do walki z wielkim prospektem, Chadem Dawsonem, Amerykaninem z rekordem 22-0. Był to ciężki pojedynek dla Tomasza. Amerykanin świetnie pracował na nogach, był też znacznie szybszy, co było nowością dla polskiego pięściarza. Świetnie dochodził prostymi, a jego odwrotna pozycja okazała się wyjątkowo niewygodna dla górala. Sam Adamek po walce powiedział: Dawson okazał się najszybszym zawodnikiem, z jakim kiedykolwiek boksowałem, przegrałem z nim zasłużenie. Szybkość odegrała w tej walce decydującą rolę. Eric Harding picks up where he left off here. Clinch to the body and then came to the head. And look at the right hook. You heard Buddy McGirt's instructions. Hey, when he throws, don't... I've been very fair-minded. Dawson jumps, shows some signs. He just clocked Dawson on the top of the head. There's a good left hand back by Dawson. Fantastic condition. So there he goes. A left hand to the body, and it's a knockdown. Yep. Sure was. That Jorge Alonso may have to do it for him, because now Adamek is getting really hurt. He's getting ripped to the head, to the midsection by Chad Dawson. Dawson continues to pummel. Chad Dawson, they say, oh my! A right hand by Adamek, and down goes Dawson, out of nowhere! Chad został nowym mistrzem, a Adamek postanowił przejść kategorię wyżej. 9 czerwca 2007 roku zdobył pomniejszy pas mistrza świata IBO, nokautując Luisa Pinedę. Następnie wygrał kolejne 3 starcia, pokonując m.in. Nila O'Billa, jamańskiego boksera, byłego mistrza WBA, WBC i IBO wadze cruiser. W międzyczasie zmienił grupę promotorską i powrócił do Andrzeja Gmitruka. Long way to go. Needed. Oh, lovely left hook there from Adamek. And also one from Belt and Buddy of Adamek. Fair, nice right there from Bells. Well, we did say, didn't we? Aggression could be the key here. He simply cannot stand back and allow himself to be boxed a bit. So once again, is to have cruiserweight power. And again, lovely work there from Thomas Adamek. But Adamek, I've got to say, looks to be... Grudnia 2008 roku Polak dał świetną walkę ze Stevenem Cunninghamem. Było to starcie o pas IBF. Cunningham trzykrotnie lądował na deskach po ciosach Adamka w drugiej, czwartej i ósmej rundzie. Co ciekawe, była to dopiero druga porażka w karierze amerykańskiego boksera. Pierwszą przegraną otrzymał z rąk innego polskiego pięściarza, Krzysztofa Diablo Włodarczyka. Well, you know what? You have to figure Adamek has taken the best. Walking down the champion as Cunningham covers up. Cunningham's offense has gone south. He was hurt. I thought Adamek was hurt in that fourth. How could he not have been? From the challenger. It's Cunningham trying to close the gap. And Adamek on the ropes. It's Adamek trying to get on the jab. And he smothered his power. And nice one.
It's not enough. Nothing offensive. And you know what? He's got to get off those ropes. Adamek had a little bit of a burst there. Offense. Cunningham backed into his own corner. See, but again, Cunningham with... Oh! 27 lutego 2009 roku Polak zmierzył się z niepokonanym Jonathanem Banksem. Amerykański zawodnik z rekordem 20-0 był nawet faworyzowany przez anglojęzycznych komentatorów. Odnosili się oni m.in. do słów Adamka o jego szybkości, sugerując, że Adamek wcale nie jest taki szybki. Banks może być nawet zawodnikiem szybszym i wcale się nie zdziwią, jeśli to Amerykanin zwycięży. They think they're as fast as Adamek. Adamek says they have the faster hands. Yeah, I don't think of Adamek as a real fast fighter, and yet he thought that his speed would be the difference in this fight. I don't see it that way. Banks sort of waiting. And Banks' face. Gets hit with a right hand there, nothing serious, but the crowd waste punches. But for the first time in the fight, he got Banks to the ropes and more aggressive, but they want him to take his time and by missing upstairs. Adamek gets hit with a left and rocked back. Beautiful hook. Set up by a jab, controlling where this fight is being fought at. Banks in his own corner now, spins off the rope, punches. Jednak im dłużej trwało starcie, tym lepiej wypadał Polak, coraz częściej dochodząc całymi kombinacjami uderzeń do głowy i korpusu Amerykanina. Body shots, a double hook. He's adjusting. That's what champions do. He's adjusting on the fly. And the pressure at this point, Nick, it's as much mental as it is physical. Because Banks knows no matter what. W 8 rundzie najpierw powalił Banksa, trafiając go prawym prostym, poprawionym lewym sierpowym, a chwilę później po wznowieniu walki zasypał go całą lawiną ciosów, nokautując Amerykanina. Vaze Cruiser stoczył jeszcze jedną walkę, pokonując Bobby'ego Gana. Jednak był to czas, w którym Adamek wciąż był w dobrej formie, a nie mógł znaleźć dla siebie odpowiedniego rywala. Po latach wspomina, że gdyby nie brak przeciwników i sensownych walk w kategorii Cruiser, nie przeszedłby do wagi ciężkiej, na którą nie miał warunków fizycznych. Jednak za namową trenerów i promotorów postanowił przejść do kategorii królewskiej, która nie ma co ukrywać, jest najbardziej interesującą i pożądaną przez kibiców kategorią w boksie od lat. Pierwszym rywalem Tomasza miał zostać dobrze znany mu inny polski pięściarz, Andrzej Gołota. Walka do dzisiaj jest jedną z najgłośniejszych w historii polskich sportów walki. Szacuje się, że ten polsko-polski pojedynek w telewizji oglądało ponad 8 milionów Polaków. Chociaż tu trzeba wspomnieć, że Andrzej był już po swoim prime, o czym otwarcie wspominali inni pięściarze czy eksperci, studząc nieco nastroje i oczekiwanie, jakoby Gołota, znacznie większy i cięższy, miał znokautować Adamka, czy dosłownie wyrzucić go z ringu. Jeżeli ta walka odbyłaby się w najlepszej formie Adamka, Gołotę stawiałbym na Gołotę, tak? Jakby był w najlepszej swojej formie. Ale to jest zawodnik, który nie zrobił już takiej formy, jaką miał formę, a przede wszystkim szybkość zabija. Gołota nie jest zawodnikiem, który nokautuje jednym ciosem, bo każdy mówi, że jak trafi Adamka, to Adamek się znajdzie poza linią, gdzieś tam w którymś rzędzie. To jest gówno prawda, bo jakby walczył z Mike'em Tysonem wtedy, kiedy on miał taki cios dynamiczny, szybki, jak walczył z Klitschko w Italii, jakby walczył, nie wiem, z Boosterem, co nie, dajmy na to wtedy, kiedy on silno bije, kiedy jest w dobrej formie. Ja ci wymieniam zawodników takich, którzy mają palnięcie jedno i którym tym jednym palnięciem zabijają. Ja nie mówię o zawodnikach takich z wagi ciężkiej, gdzie uderzą, ale to nie jest knockout, rozumiesz, to nie jest czysty knockout i muszę skończyć. Andrzej Gołota, jak ktoś przeanalizuje, Granta miał na deskach, wstawał i Grant wygrał, Riddy Gapo miał na deskach, wstawał i wygrywał. To samo było z Ruizem, także to nie jest zawodnik, który czepnie raz, tak, i nie ma, co nie? A Tomek naprawdę się zrobił bardzo wytrzymały na ciosy, potrafi przyjąć naprawdę silne ciosy. Nie widzę atutów w ogóle w tej walce, jeżeli chodzi o Gołotę. No, nie widzę ani szybkości, ani siły ciosu, bo siła ciosu to co? Co to jest? To jest szybkość i dynamika. To jest cios nokautujący. A Tomek jest w stanie, ciosy silne jest w stanie wytrzymać. W wadze ciężkiej, ku zdziwieniu wielu osób, Adamek odnalazł się całkiem dobrze. Pokonanie Gołoty i zdobycie tytułu IBF zajęło mu zaledwie 5 rund. Po tej walce jeszcze 5-krotnie bronił pasa, zwyciężając m.in. z Chrisem Aureolą czy Michaelem Grantem. 10 września 2011 roku Adamek stanął przed ogromną szansą. Ponownie mógł zdobyć tytuł mistrzowski WBC, mierząc się w Polsce z jednym z braci Klitschko. W Italii był znacznie większym i cięższym zawodnikiem, do tego świetnym technicznie. I tu trzeba powiedzieć wprost, że był to jeden z najgorszych występów w karierze Polaka. Ogromne nadzieje i oczekiwania polskich kibiców ulatywały z każdą kolejną minutą starcia i każdym kolejnym przyjętym ciosem przez Polaka. Chcemy powiedzieć.
jeśli nie, to przegra pierwszą rundę. Starał się tutaj. Tomek chciał zaatakować. Ruchy troszeczkę takie, można powiedzieć, ramasarnie. No nie bardzo to wygląda. Taka potrzeba popisywania. Teraz próba lewego ślepego. To... No ale... Nie trafił. Ależ trafiony teraz Adamek. Zachwiało Polakiem, ale... Jakże skoncentrowany. Ponownie Tomek Adamek. Ach, chwieje się polski zawodnik. Tak jest, to może być koniec. Może być początek końca. Poderwał się, ma serce do walki, ale to będzie za chwilę chyba masakra. Adamek był twardy i tego nie można mu nigdy odmówić, ale nie miał żadnego argumentu w tym starciu, by choćby zagrozić Witalijowi Kliczko. Starcie zostało przerwane w 10 rundzie. Sędzia chciał oszczędzić zdrowie polskiego pięściarza. Według wielu walka z Kliczko to początek końca kariery legendy polskiego boksu i znak, że Tomasz powyżej pewnego poziomu już nigdy nie wejdzie, a przynajmniej w kategorii ciężkiej. Sam góral po latach tłumaczył swoją słabą dyspozycję złą aklimatyzacją. Obóz do tej walki przeprowadził w Pensylwanii. Do Polski przyleciał na 10 dni przed pojedynkiem, źle znosząc zmianę klimatu. Adamek wygrał co prawda kolejne 5 pojedynków, pokonując m.in. Eddiego Chambersa czy ponownie Steve'a Cunninghama. Jednak 15 marca 2014 roku Polak przegrał po raz trzeci w karierze, stając do walki z niepokonanym Ukraińcem i medalistą olimpijskim Wieczysławem Głaskow. Ponownie zawodnik walczący z odwrotnej pozycji, dysponujący dobrą szybkością, okazał się nie do przejścia dla Polaka. Po 12 rundach Adamek przegrał jednogłośną decyzją sędziów. Właśnie wtedy po raz pierwszy oficjalnie odwiesił rękawice na kołek. Po tej walce Adamek wracał jeszcze kilka razy i ponownie kończył karierę, przegrywając choćby z Arturem Szpilką, czy po bardzo dziwnym przerwaniu z Erikiem Moliną. Wygrywał z Przemkiem Saletą, Solomonem Huamono czy Joeem Abelem. Ostatnią walkę stoczył w 2018 roku, przegrywając w drugiej rundzie z Jarelem Millerem, olbrzymim ciężkim, którego wielokrotnie wykrywano całą aptekę środków dopingujących. A już za kilka dni stanie do nietypowej walki z Mamedem na gali KSW Epic. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też do komentowania pod filmem, pisania Waszych spostrzeżeń czy anegdot odnośnie Tomka Adamka. A ja dziękuję za oglądanie.